Dzień dobry, moi drodzy. W kolejnym odcinku na kanale JKTTK Official. Dzień dobry. Dzisiaj poruszymy temat trawokulek i zadamy sobie pytanie, czy jest to coś potrzebnego, coś przydatnego, czy wymysł po prostu ludzi. Najprostsze trawokulki ogólnie powstają z suszonej trawy. Jednak mogą mieć również dodatek jakichś ziół, melasy lub jakichś innych związków chemicznych. Niekoniecznie, że tak powiem, chemii, tylko na przykład witamin, jakichś minerałów. I takie też są fajne. Wytwarza się je z suszu z trawy, który potem jest poddawany procesowi peletowania. I trawokulki możemy mieć w formie właśnie kulek, takich małych kuleczek, albo też w formie peletu. Ja mam w formie peletu. Trawokulki są naprawdę świetne dla koni grubych, jak i chudych, starych, z problemami z uzębieniem oraz dla koni z ograniczonym dostępem do padoku. Fajne są również dla koni z COPD czy RAO. W moim przypadku są bardziej, w przypadku Dori, są bardziej uzupełnieniem padoku. Tak, Dori? Ponieważ niestety, ale ja będę na to narzekać, totalnie będę na to narzekać, ale lata teraz są gorące, gdzie i po prostu na padokach jest bardzo mało trawy i jest zazwyczaj strasznie dziadowa. Dodatkowo aktualnie mam słabej jakości siano, po prostu stwierdziłam, że sobie przeoszczędzę i kupimy tańsze siano i nigdy więcej tego nie zrobię, naprawdę. To siano, które mam, totalnie nie pachnie sianem. Porażka, naprawdę. Dlatego stwierdziłam, że po prostu kupię Dori trawokulki. I jak najbardziej widzę, że jej to smakuje, więc to był strzał w dziesiątkę. Trawokulki świetnie uzupełniają dietę konia w włókno, spowalniają pobranie pokarmu i regulują procesy trawienne. Pamiętajcie, że są stworzone z trawy, głównie z trawy. Przyczepmy się, że są to czysta, że to jest czysta trawa. Więc jak najbardziej coś dla koni naturalnego. Teraz najważniejsze, dawkowanie i sposób podania. Ogólnie przyjmuje się, że na 100 kg takiego konia powinno się mu dawać od kilograma do 1,5 kg trawokulek. Jeżeli nie podawaliśmy wcześniej żadnych trawokulek, to powinniśmy robić to, dodawać do żywienia, do diety konia je bardzo stopniowo. Jak wiecie z poprzednich odcinków, jeżeli nie wiecie, to tutaj Wam się będzie wyświetlać chyba tutaj, playlista o żywieniu koni. Zaktualizowałam ją, tam są już wszystkie odcinki. I się tam, musicie zobaczyć, w którymś tam odcinku na pewno mówiłam, że w układzie pokarmowym koni są bakterie. Bakterie, które są bardzo, ale to bardzo, zaraz jej podrzucę siano, które są bardzo, ale to bardzo wrażliwe na wszelkie nagłe zmiany w żywieniu. Dlatego właśnie trzeba robić to stopniowo. Ponieważ jeżeli nagle damy koniu coś nowego do jedzenia, takiego wiecie, dużo, tak? Jeżeli dacie nam no, na przykład marchewkę albo arbuza, nigdy nie dawaliście, to nie będzie problemu. Ale właśnie jeżeli nagle zaczniecie dawać trawokulki, czy nową paszę, czy jakąś sieczkę, a wcześniej nie dawaliście nigdy, to możecie spowodować naprawdę spore spustoszenie w jelitach konia. I to też może doprowadzić do kolek i do ograniczonego pobierania substancji odżywczych z pokarmu. Także powolutku. I podawać je na mokro czy na sucho. Akurat te peletki, które mam ja, można podawać na sucho. Więc czy podaję na sucho? Zaraz Wam powiem. Podaję je raz tak, raz tak. Rano podaję je w formie suchej, wiecie, jako do śniadania. Razem z owsem i z musli, i z marchewką i z burakiem podaję, ponieważ jeżeli nawet coś by się u Dori zadziało, to ona jest na padoku, cały czas może chodzić, tak, rozchadzać. Na przykład zakładam, że gdyby była kolka. A uważam się za osobę nieprzesądną, ale mam nadzieję, że tej kolki nie będzie. To ona to rozchodzi i ja to będę widzieć, bo ja kontroluje, co ona robi na padoku, bo ona lubi czasami sobie wyjść z padoku, więc stale ją obserwuję. Na wieczór jej te trawokulki moczę.
I pamiętajcie, że jeżeli producent na opakowaniu napisał, że trzeba namaczać, to namaczajcie. Więc, moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest tylko wymysł, czy naprawdę są potrzebne. Jak dla mnie są przydatne, tak jak mówiłam, u mnie i aktualnie jest słabej jakości siano oraz na padoku w lato będzie, nie będzie trawy, więc jak najbardziej są przydatne. Wiem, że sytuacja też nie wygląda o wiele lepiej u innych. Bardzo często ludzie chcą właśnie oszczędzać na sianie i kupują słabej jakości siano. Chyba muszę kiedyś zrobić odcinek, jak kupić dobrej jakości siano, bo to też jest sztuka tak naprawdę czasami. Albo jak mają też konie te siano, to bardzo często są im wydzielane takie minimalne porcje. Więc uważam, że taki dodatek właśnie w postaci trawokulek jest jak najbardziej fajny. I nie zapominajmy, że jednak trawa jest totalną, totalną podstawą w żywieniu koni. A to takie trawokulki są naprawdę bardzo fajne. Naprawdę, bardzo fajne. Link do tych trawokulek, które mam ja oczywiście wrzucę Wam do opisu. Je mogę polecić naprawdę czystym sercem. Innych nie stosowałam. Te stosowałam, więc wiem, że są dobre i wiem, że Doli je je. Dajcie mi znać, czy Wy podajecie swoim koniom trawokulki. Jeżeli nie macie swojego konia, to dajcie znać, czy w Waszej stajni są podawane. Ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam Was na naszego Instagrama i dziękuję za oglądanie i na razie.